No, o 6:30 byliśmy tutaj już na parkingu. Niby o godzinie 7 miał się zacząć cały jarmark od godziny 7 do godziny 13. Tak pisało na stronie. Przyjechałyśmy tu po godzinie 7, nadal nikogo nie było i nie mogliśmy wjechać tu na plac. Dopiero gdzieś koło w pół do 7 przyszedł taki pan, jakiś też sprzedający. W pół do 8. Czy w pół do 8 nawet, jak nie lepiej. 40 zł. I mówi coś takiego, że ta balustrada można sobie podnieść i można wjechać. A ja się go pytam, to jak żeby nam potem nie mielibyśmy jakichś problemów czy coś. Moim zdaniem jak jest godzina 7, to w godzinie 7 żeby było to otwarte, no nie? No i co, i to was, spuścił was, czy same żeście sobie musiały podnieść? Najpierw wjechał taki pan, kierowca, tam przy stoi. Taki starszy pan i otworzył nam tą balustradę i... Najpierw wjechał ten pan, a my później my za nim. No i potem zaczęli wszyscy za nami wjeżdżać. No a chciałybyście tutaj przyjeżdżać? Na... No jeżeli tak. Będzie, zależy jaki będzie po projekcie pierwszy, zależy jaki będziemy mieć z tego zysk. I jak będzie się to powtarzać, to będziemy się starać przyjeżdżać po prostu. A czym pani tutaj? No byłem grubsze meble, komody, segmenty, stoły.